Cześć, dzień dobry kochani. Witam was bardzo serdecznie. I dzisiaj film taki z przemyśleniami moimi na temat tego kanału, na temat tego, co tu się pojawia, na temat tego, co czuję i przede wszystkim to jest dla mnie najważniejsze. Jak wiecie, ja zawsze w życiu kieruję się taką zasadą, że jeśli coś robię, to muszę to czuć. Jeśli tego nie czuję, to nie wkładam do całej energii, nie podoba mi się to do końca i to nie jest moje. I ciężko mi się to znosi. Ja lubię tworzyć coś, co jest moje. No i ostatnio naszła mnie taka myśl, że tworząc to wszystko na tym kanale, ostatnio to, co się pojawia, jest jakby ważne, ale ja bym chciała iść troszeczkę w innym kierunku. Bo stwierdziłam, że patrząc na te filmy, na przykład na tematy chorób i dla mnie to jest ważne. Ważne jest, żeby to się tutaj pojawiło, ale mam taką świadomość, że ja chyba nie mam do tego głowy. Jakby ja tego dobrze nie robię i chciałabym się skupić na czymś innym. Chciałabym zrobić, patrząc na coś, na swoje filmy i do tego zawsze dążę, że jak patrzę na swoje filmy i montuję i widzę, to chciałabym mieć taką pewność, że jak ja to oglądam, to aż samo mi przyciąga uwagę, że ja sama słucham tego, że chcę widzieć na tych filmach to, co ja sama chciałabym zobaczyć. Dobrze mówię? Czy się już zamiatałam? Tak, zmieszałam wszystko. Chodzi mi o to, że chciałabym, aby te filmy były mega fajne, mega przejrzyste, mega ciekawe, żeby to nie było takie żmudne oglądanie tego wszystkiego. I dziś pojawiam się, bo tydzień znowu nic nie było. I dlaczego to się dzieje tak, że tego wszystkiego nie ma? Po pierwsze, tak jak wspominam, ciągle ja pracuję, uczę się, i to wszystko jest związane z moim przejściem z choroby w normalne życie. I zauważyłam to właśnie szczególnie na tych filmach, na tym jak się zachowuję w relacjach ludzkich. W ogóle bardzo, bardzo dużo rzeczy zauważyłam. Zauważyłam jak wracam, jak wszystko się we mnie zmienia. I to też powoduje, że ten kanał troszeczkę inaczej chcę, żeby wyglądał. Dlatego, że ja zakładając kanał byłam chora. To było dobre stadium wtedy, kiedy zakładałam. Byłam chora, ale to nie była tragedia, gdzie później była tragedia, bo już było naprawdę gorzej. A w tamtym momencie, kiedy to zakładałam, byłam pół na pół. Ale nadal to była choroba, która się na przestrzeni kilku lat rozwijała we mnie. Przez kilka lat. Jak wiemy, nawyki można zmienić w ciągu 2 tygodni, czyli jak przez 2 tygodnie zmienisz na przykład dietę, to już na przykład oduczysz się jeść słodyczy. Ale. No właśnie, ja byłam chora na depresję, ja tego już nie liczę, ale byłam chora około 2-3 lat. Albo dłużej, nie wiem. W każdym razie to jest długi okres. Długi okres, kiedy uczysz się zachowań, które nie należą do ciebie. To są zachowania obronne, o których już często opowiadałam. Opowiadałam o tym, jak człowiek z depresją potrafi się ukryć, potrafi ukryć to, co czuje, to, kim jest, albo grać tego, kim był, dlatego, że wymaga tego sytuacja, bo nikt z nami o tym nie rozmawia, czym jest depresja. Boimy się stawić czoła temu wszystkiemu, boimy się powiedzieć, jestem chory, z różnych względów, naprawdę z różnych względów. I ja nauczyłam się wiele takich właśnie zachowań obronnych, tak to mogłabym nazwać, zachowań obronnych, które mi pomagały w czasie choroby. I ja, gdy teraz już jestem poza chorobą już kilka dobrych miesięcy, 2 miesiące, ponad 2, bo ostatnio to akurat wiem, dlatego że to jest czas, kiedy ja też chudnę, więc to akurat obserwuję. I przez te 2 miesiące w moim życiu ogromna ilość rzeczy się zmieniła. Nie jestem chora. Jestem w 100% na ten moment mogę powiedzieć, że nie jestem chora. Mam swoje takie obawy, które jak najbardziej gdzieś tam są, ale to nie są obawy związane z depresją. I jest super. I ja zaczynam wracać do tej Ewy, która była kiedyś. Zaczynam mieć podobne zachowania, zaczynam czuć się tak jak ona, widzieć świat tak jak ona, dostrzegać, być po prostu nią. To bardzo dziwnie brzmi, bardzo dziwnie jest to wytłumaczyć, bo w ogóle dla mnie ciężko jest wytłumaczyć moje emocje, to co czuję komuś,
na tej zasadzie, że przez 2-3 lata ja nie byłam sobą, to nie była ta osoba, którą chciałam być. Byłam częściowo nią. To nie jest tak, że żeby ktoś nie powiedział, o Ewa, oszukiwałaś, grałaś kogoś na tych filmach. Nie, ja tam byłam tą osobą, którą byłam w danym czasie. To nie jest tak, że przez tą chorobę mnie nie było w ogóle w sobie. Byłam, ale w bardzo małej ilości. Zależnie od etapu choroby zmniejszała się i zwiększała ta jakość bycia mnie. Ilość bycia mnie w mnie. I to wszystko jest dla mnie takie nowe. I też chcę, żeby ten kanał szedł z tą myślą, którą teraz mam w głowie. Oczywiście to jest to samo. Cały czas ja cały czas coraz bardziej go doceniam, coraz więcej widzę. I chcę właśnie, żeby szedł w troszeczkę innym kierunku, bo ja idę w innym kierunku. Znaczy w innym kierunku. Nadal będzie o domu dziecka, bo to chciałabym podkreślić. To jest dla mnie kluczowy temat, który po prostu, który na pewno tutaj będzie poruszany. Oprócz domów dziecka na pewno będą pojawiać się kwestie związane z takim społeczeństwem wykluczonym lub kwestie związane, o czym zawsze była mowa. To w mojej głowie od zawsze było, tylko ja jakby nie miałam na tyle siły, żeby to wszystko tu wam przedstawić, bo to cały czas miałam w głowie i wiedziałam, że ten kanał pójdzie w tym kierunku, więc to nie jest taka myśl na teraz, że sobie to wymyśliłam, tylko to już było bardzo dawno temu, bardzo. Kiedy ja to miałam w głowie, ale zaczynam od domu dziecka. To będzie też o osobach, o miejscach, których mało wiemy, o których czasem ja nawet mało wiem, bo na przykład będę chciała poruszyć kwestię domów samotnej matki, domów pomocy społecznej. Po prostu takich ośrodkach, będę mówić o takich ośrodkach, o których mało wiemy, a ja bym chciała więcej wiedzieć. To jest na tej zasadzie, że jeśli ja coś chcę poznać, taką mam intuicję, że wy też chcielibyście. I chcę się tym podzielić, chcę, żebyśmy poznali nowy świat, poznali świat innych domów dziecka, bo to też będzie. Chciałabym swoją działalność przenieść na większą szkalę, więcej o domu dziecka mówić. I to jest ten kierunek, w którym będę uderzać. Te kwestie, które poruszam na ten moment, to jest odnośnie artykułów, odnośnie mówienia o jakichś osobach. Tak powiem szczerze, to mi się podoba i warto o tym mówić, ale tak jak mówię, ja chyba nie umiem tego przekazać w dobry sposób i będę tego unikać. Znaczy na razie, na ten moment unikać, bo może się to wszystko we mnie zmieni. Ja też przez to, że ta choroba ze mnie zeszła, ja wracam do siebie w ten sposób, że troszeczkę inaczej myślę. Mam dużo myśli w głowie, wszystkiego się uczę troszeczkę na nowo, bo na przykład pracowałam wcześniej, ale to była... Wcześniej pracowałam w Seforze, nie wiem, czy jeszcze wcześniej przed fundacją pracowałam, znaczy wcześniej, że przed chorobą lub w trakcie choroby, bo w Seforze pracowałam w trakcie choroby, ale nie wiem, czy jeszcze pomiędzy coś nie było, bo to pamiętam, że to jest chyba moja przedostatnia praca. I to też troszeczkę inaczej wyglądało. Uczę się pracować, uczę się żyć, uczę się odpoczywać, uczę się znajdować czas, bo ostatnio popadam w pracoholizm. Cały czas myślę o pracy, cały czas się skupiam na niej. To też jest dla mnie ważne, bo ta praca wspiera dzieciaki. Ja wiem, że to ma większy cel, że to nie jest taka praca, do której przychodzę na 8 godzin, wychodzę i o niej nie myślę. Właśnie w tym rzecz, że ja cały czas o niej myślę. Gdzieś tam myślę, jak ją udoskonalać. Co więcej mogłabym dać siebie, albo co mogłabym, na jakie pomysły mogę wpaść jeszcze, żeby było lepiej, żeby pojawiało się więcej ciekawszych materiałów, żeby było, nie wiem, więcej kursów dla dzieciaków. To też mnie pochłania i to jest jakby ta kwestia mnie, część mnie, kiedy ta pomoc jest dla mnie ważna. Cieszę się, że tym żyję, że życie mi się tak ułożyło, że YouTube to jest wsparcie ludzi, że moja praca to jest wspieranie ludzi, pomoc im. To było chyba moje marzenie. Całe życie marzyłam, żeby pomagać ludziom i miałam świadomość tego, że może tak być, że po prostu ciężko będzie, no bo jak się utrzymywać, a całe życie poświęcać innym. Ale tutaj jakoś mi się udaje, że staram się pomagać i staram się być w tym najlepsza. Wiadomo, że się rozwijam, to też inna kwestia, bo to jest dla mnie wszystko nowością. I chciałabym właśnie głębiej wchodzić w te wszystkie tematy i uczyć się dalej. Dlatego stąd
są takie przerwy, bo ja po prostu się uczę. Od dłuższego czasu się uczę i staram się wydobyć z siebie jak najlepiej, jak najwięcej dobrych moich cech, wyuczyć się pewnych zachowań, żeby było spoko. Jest coraz lepiej i tak jak mówiłam, ten kanał będzie troszeczkę inny. Mam nadzieję, że Ci się to spodoba. Wiem, że Ci się to spodoba. Mam taką pewność w sobie i tu chyba też jest spoko, że czuję to. Ale potrzebuję na to czasu, bo szykuję bardzo duży projekt. Pojawi się z tym film. Duży projekt, za który się będę brała. Znaczy mam już koncepcję, jak to wszystko będzie wyglądać. Ale zobaczymy, czy rzeczywistość mi na to pozwoli. Jeśli to wszystko pójdzie w takim kierunku, w jakim ja chcę, to będzie sztos. I będzie pięknie i to będzie spełnienie tego, co chciałam na tym kanale. Ale na razie się nie chcę chwalić. Chcę już tak być pewna w 100%, że coś się wydarzy, poinformować, w jaki sposób możemy to zrobić, jak to wszystko się będzie działo i wtedy pojawi się film. Więc na razie chciałabym Was prosić po prostu, bo ciężko mi się odnaleźć w tym YouTubie. Ja zanim założyłam kanał, to ja nie byłam jakaś YouTubowa, nie ogarniałam tego, jak to wszystko działa. Więc dla mnie cenne jest to, że jesteście tutaj ze mną, choć tyle się dzieje, po prostu to jest jakaś masakra, że ja byłam w różnych stadiach swojej choroby, życia, a wy jesteście i to jest dla mnie piękne, więc chciałabym już ten ostatni raz do końca września prosić Was o taką cierpliwość względem mnie, bo te filmy mogą się pojawiać rzadziej, ale wydaje mi się, że od października jak ruszę, jak to wszystko ogarnę, tak pójdę z kopyta, to będzie tylko lepiej, lepiej, lepiej i lepiej. I chyba tyle chciałam powiedzieć. Rozgadałam się, gadam, ale dla mnie to było ważną kwestią, żeby z Wami o tym porozmawiać, bo nie chcę wprowadzać tu zmian takich niezrozumiałych albo w niezrozumiały sposób. Ja bym chciała być z Wami szczera, chciałabym, żebyście o wszystkim wiedzieli, żeby to wszystko z Wami trwało, bo ten kanał to nie jestem ja. Znaczy, jestem, bo ja tutaj się pokazuję, ale głównie to jesteście Wy. Wy go tworzycie, Wy inspirujecie, Wy motywujecie mnie do działania i do robienia czegoś lepszego, na większą skalę, na większą ilość, na wszystkiego naj, po prostu. Wyżej, lepiej i wszystko. Także dziękuję, że jesteście. Jest mi mega miło i tak jak mówię, do października. Oczywiście się będą pojawiać jakieś filmy, ale nie mówię, że to będzie regularnie. Będę starała się coś tam podrzucać Wam ciekawego, jak znajdę. Staram się udostępniać też Wam materiały. Na Instagramie trochę więcej mnie jest, bo po prostu tam mogę szybko wrzucić tam kilkusekundowy film, co robię, albo gdzieś się relaksuję, bo to jest dla mnie ostatnio ogromny problem. Umieć odpoczywać, bo jakoś ciężko mi to idzie. Nie potrafię odpoczywać, ciągle o czymś myślę. No. Także dziękuję na dziś i chyba na ten tydzień, nie wiem czy w sobotę się, raczej się nic nie pojawi, będę się skupiać na planowaniu, organizowaniu wszystkiego na październik. Dziękuję, że jesteście, kocham Was z całego serca. To jest piękne, to jest chyba piękne, jestem za to wdzięczna, płakać mi się chce, ale się rozmarzę, tak, że nie będę płakać. Dziękuję, po prostu dziękuję, wiem, że to tak... Tak mało mówi. Jedno słowo, znaczy właśnie ono mówi, chciałabym, żeby przekazało to wszystko, co czuję. Nie potrafię tego wszystkiego opisać aż tak bardzo, ale mam nadzieję, że rozumiesz to, co mówię. Ile to emocji ma i jak to wiele dla mnie znaczy.